zegarków i ostatni zegarków. Trzeci zegarków. Co ja trzeci dzień i ostatni. Wiesz, co sobie uświadomiłem? Że my sobie pomyśleliśmy to, Raven Reporter, ani razu nie użyliśmy tego. Ani razu nikt nie powiedział, że jesteśmy Raven Reporter. Teraz tak sobie przypomniałem. Jesteśmy Raven Reporter. Yeah. I to jest trzeci dzień tak. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Słuchajcie, pierwszy dzień był takim dniem, wiecie, rozpędowym i tak dalej, ale to nie oznacza, że mało się działo. O, nie. Pokazy, były show, pani nasza Renatka wraz z nami odrąbały bardzo fajny pokaz, także trzeba było je siłą ściągać ze sceny praktycznie. Były pokazy Warszawskiej Szkoły Barberingu, u nas na stanowisku też robił pokaz Rafał Gał, mistrz fryzjerski. I potem na scenie robił też pokaz. Było dużo, dużo ciekawych rzeczy, dużo, dużo stanowisk. Odwiedziliśmy najciekawsze z nich i we vlogu wszystko zobaczycie. Dokładnie. W pierwszym dniu jeszcze mogę dodać tak od siebie, że pani Renatka z Noemi pokazywały fryzury użytkowe, gdzie kobiety, ale i mężczyźni mogli wyrwać dla siebie jakieś parę klików, jak się wiecie, ładnie uczesać i się tam zrobić tak na co dzień sami. Jednakże nie mówiły, że nie trzeba chodzić do fryzjerów i stylista mówiły tak naprawdę też o roli, jaką pełni stylista dla nas. Myślę, że były to bardzo właśnie takie ciekawe wykłady, których można było dużo dla siebie wyciągnąć. Wręcz warsztaty, powiedziałbym. Tak, tak, dokładnie. Zapraszały różne kobiety na scenę. Także to nie było podstawione ani nic, tylko po prostu kobiety z publiczności wchodziły na scenę, pani Renata z Noemi je tam strzygły, pielęgnowały ich włosy, pokazywały kosmetyki. Drugi dzień to był bardziej taki dla nas przynajmniej. Odwiedzaliśmy różne stanowiska i zrobiliśmy dla was był mega intensywny haul zakupowy, jak tutaj, wiecie, kupować i co tutaj można w ogóle kupić na tych targach. Dokładnie, wybraliśmy dla was najlepsze rzeczy, tak, które w naszym zdaniem były warte zwrócenia uwagi, bo ciekawa prezentacja, ciekawa opowieść o tym. No i ciekawe stanowisko, tak? Wszystko tutaj jest naprawdę dopieszczone. Widać, że ci ludzie wkładają w to 100% siebie, że te targi to jest dla nich naprawdę duże wydarzenie i dużo energii, czasu poświęcają na to, żeby te stanowiska wyglądały przecudownie, ale to na pewno zobaczycie właśnie wszystko w naszym blogu. Chcieliśmy z Matiem wam pokazać wszystko i latamy tutaj jak jacyś postrzeleni. No ale wszystkiego nie da się pokazać, chociażbyśmy chcieli, bo tego jest tak dużo i tyle się dzieje, a nas jest tylko dwójka i nie możemy być tak naprawdę w dwóch miejscach jednocześnie. Ale mam nadzieję, że jednak zebrany przez nas materiał będzie ciekawy dla was. Na pewno mamy dla was co najmniej trzy wideoblogi, które na was się pojawią. Z przygotowań dnia pierwszego, z dnia drugiego i z dnia trzeciego. Dokładnie. Taki jest plan. Tak. Nie no, takie na pewno dostaniecie, będziecie mogli sobie po kolei obejrzeć, co się działo, jak się przygotowywaliśmy do targu i jak będziemy się z nich zbierać. Tak, i dzisiaj też to, że to jest ostatni dzień targów, nie znaczy, że tutaj jest nuda, nic nie widzę, jakby są zawody. Właśnie też zaraz mamy czmychnąć tam i ograć dla was parę ciekawych fryzur, jakie się pojawią na tych zawodach. No i oczywiście zwycięzców potem wam pokazać. Również dzisiaj też dużo rzeczy będzie na naszym prywatnym stanowisku ciekawych, więc to też wam na pewno pokażemy. No i co? No, a jeżeli chodzi o podsumowanie, zapomnieliśmy o jednej najważniejszej rzeczy, że we wczorajszych zawodach pierwsze trzy miejsca zostały zajęte przez naszych praktykantów. Tak. Brawa także za nich. Podium jest nasze. Dokładnie tak. Na pierwszym miejscu był Krzysiu, na drugim była Agnieszka i na trzecim Nikola. Z tym, że Agnieszka i Nikola się szkolą od naprawdę bardzo niedawna i to, że zajęły podium na tych zawodach i w ogóle to, że same wzięły udział, to już jest coś.
Także naprawdę wielkie ukłony. Oczywiście wszyscy uczestnicy tych zawodów byli wspaniali. O, to jest fryzury tak. Były po prostu wow. No ja bym nie potrafiła tak. Ja tak samo, ja do tego się nie nadaję. Tak. Ale sam też fakt tego, że w ogóle odważyli się wyjść i jakby wziąć udział w tych zawodach, to też jest dla nich wielki szacunek i należą mi się gratulacje. Bo każdy mówi o jakichś niepowodzeniach, a my właśnie nie, my ich gratulujemy i życzymy słomych sukcesów w tej branży. Sukcesów się nie da zbudować bez niepowodzeń. Taka prawda. Dobra, to my lecimy ogrywać dla was resztę i widzimy się po dzień trzeci. Oficjalnie dzień trzeci targów Expo. Jest niedziela, więc pomału się rozkręca. Ludzie po imprezach, na bank, po jakichś grillach. To jest taki jakby kulminacyjny dzień tego wszystkiego, bo mają te zakończenia oficjalne, są ostatnie pokazy. No i co? My będziemy się żegnać z wszystkimi i do zobaczenia na przyszłym roku. Już się nie możemy doczekać, jak będziecie mogli to wszystko obejrzeć na naszych filmikach. Naprawdę. Bo naprawdę działo się tak, przez te trzy dni. My jest Martin. Tam biegamy, żeby wszystko wam pokazać, a naprawdę i tak pokażemy wam tylko część, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie po prostu. O, nawet idąc sobie jest jakiś pokaz. Także co chwilę coś się tutaj dzieje. Dobra, oddajemy głos do studia. Dzisiaj wszyscy też mają już takie, wiecie, deficyt energii. Deficyt, tak, ostatki energii, ale nikt tu nie zwalnia tempa, żebyśmy sobie nie pomyśleli. Dokładnie. Cały czas coś robimy, cały czas gdzieś chodzimy, cały czas zbieramy dla nas materiał. Działamy, próbujemy. Tak, dokładnie. Do niektórych stanowisk nawet nie możemy się przebić, bo jest tyle ludzi. Wybraliśmy dla was te najciekawsze. Dzisiaj będą też zawody barwerskie dla starszych plus parę kilometrów na mocy. Ale o tym wam jeszcze opowiem. Ja wiadomo, nie? Teraz idziemy sobie na dwór, złapać trochę powietrza. Tutaj i za chwilkę wam pokażemy, ale na razie idziemy się przewietrzyć. Nic nie poprawia umysłu, pomysłów i tak dalej, niż świeże powietrze. Także widzimy się później. A my dostaliśmy misję życia, musimy znaleźć modela na zawody w tym momencie. I szukamy kogoś, kto by chciał wierzyć na głowę. Dobra, to się wykracza. Szukamy? Szukamy, dobra. Sobie się przejść, się przewietrzyć. Jest ładna pogoda. Trzeba przewietrzyć banie i wymyślać dla was kolejne filmiki, fragmenty, odwiedzanie stoisk itp. itd. I peja. Dobra, to widzimy się za chwilę. Ta meduza będzie 29. Będzie, no. Co ty tu masz? A kurde, takie coś, co? Będę napierdalać tych, co nie będą chcieli z nami robić wywiadów. No i zajebiście. Będę miał co wykrakiwać. No w łusie zostawiam. Zrobimy spara na jedną rękę. Jak meduza dała? Tylko nie patrz się na mnie. Bo zamienisz mnie w K. O! On ci odwinie, to będzie chyba trochę no ciężej. Nie, nie. to jest korektor, a myślę sobie dlaczego. Tak jak była kiedyś ta gierka, giertycha czy coś takiego. Kurde, spoko. Zgajcie się na jedną pięść. Robimy face to face. Ty teraz powinniście się... Nie, stop. Dobra, damy, bo zapłacisz, a to... Na licytację. A tam jest pod... Tak, rękawica Thanosa. Pani, wiesz... Co, następna walka na fejmie, no? Szykuję się właśnie. Tutaj na parkingu, wiadomo. Na walkę na fejmie? Tak, dotlenienie. Chodzi dobrze. O właśnie, daj mi papierosa. Christian.
co? Daj mi slogę. Dziwne są te rękawice, że czytają na sam pakietę. Co, jakieś inne? No kurde, takie widoczne. Jesteś świadom, że... Boże, jak usłyszał, to już nie mogliśmy go odkleić od siebie. No my przyszliśmy tylko po to, po... ognie. Nożyczki, których nożyczki nie ma. Na Renatę. Ja bym się poleć, jak tak dostanie. Renata już wyszła z ukrycia, z maszy jest to, bo... w Warszawie. To będzie trafiło. Papieros. To jest, mamy takie jednorazówki są. Gdzie je można kupić? Okej, okay, jest trzeci dzień, a my znowu mamy dla was coś ciekawego, ale nie powiemy od razu, co to jest, po prostu zobaczcie. To już bardziej pani by nam opowiedziała, więc co wy tutaj macie ciekawego dla nas? Posiadamy w naszej ofercie materace kosmetyczne na fotele i na łóżka. Są one złożone z 6 segmentów, dzięki czemu można pracować również w pozycji siedzącej, jak i półsiedzącej. Wypełnienie to jest 100% bielizna, która dopasowuje się do kształtu ciała klientki. Proszę wypróbować, można się położyć, zobaczyć, jak działa. Każdy element też jest wyjmowany, więc jest możliwość wyprania. Naprawdę to jest wygodne, bo dopasowuje się tutaj do tego, więc jakby się leżało dużo godzin, a często leżymy dużo godzin kosmetyczki, to jest super, bo jest mega wygodne. Tak, jest to pianka termoplastyczna. Wypróbujmy. Posiadamy również w ofercie poprawce na fotele kosmetyczne i na je można normalnie brać? Tak, oczywiście. Każdy poprawiec posiada z tyłu troczki, można sobie związać, żeby nam z fotela... Nie rozumiem, że tutaj znajdują, tak? Mam tak. Każdy element ma zameczek, w środeczku jest gąbka, tak, można wyjąć, wybrać, ponownie położyć. Idealnie. W tej samej gamie kolorystycznej posiadamy również na poprawce, czy na stoły do masażu, czy na fotele kosmetyczne, na tabowe. Wszystko jest z najwyższej jakości tkaniny. Jest to velvet, super soft. Bardzo miękkie. Zapraszamy i polecamy. Nie no, zarąbiste w dotyku, bardzo fajnie. Dziękuję. Zapraszamy tutaj Gabi Oli Design. Musimy się dowiedzieć więcej. Też chcę wiedzieć więcej. My jesteśmy przy kolejnym stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może wam pani coś więcej opowiedzieć na temat tego stanowiska, bo wygląda bardzo nowocześnie i ciekawie. Tak, jeżeli chodzi o nasze stanowisko, nie jesteśmy w tych planach, zajmujemy się dystrybucją sprzętów i urządzeń kosmetycznych oraz medycznych. Co mamy ze sobą na stoisku? Przede wszystkim wszelkiego rodzaju urządzenia do modelowania sylwetki, typu jolipoliza, typu pole elektromagnetyczne. Dodatkowo mamy urządzenia do rysowania makijaży permanentnych, tatuaży, magnetyków węglowych. No i absolutne bestsellery, które sprzedają nam się non-stop, które jakby sprawiają, że mamy z czym jeździć, ponieważ też teraz już szkolimy z tych urządzeń, to chociażby lasery do usuwania obwłosienia i tutaj na tej stronie właśnie nasze topowe urządzenia. Oczywiście za rok na targach również się pojawimy, prawdopodobnie w tym samym miejscu, więc od razu na wejście zawsze do jak maszynę przetestować, albo pani by pokazała, jak się czegoś używa? Okej, okay, nie ma problemu, to może sobie spróbujemy. Spróbujemy sobie z rozbudową mieć. Dobra. Podejdźmy do... Siłownia na stanowisku. Tak jest. To jest takie urządzenie, które pozwala nam na wykonanie około 20 tysięcy super maksymalnych skurczów w przeciągu 30 minut. I teraz co to oznacza? Wow. Jak idziesz na siłownię, idziesz na siłownię z trenerem personalnym, on pilnuje, żebyś odpowiednio wykonywała ćwiczenia, czyli żeby ten skurcz i rozkurcz mięśnia był taki wykonany na 100%. To urządzenie pozwala ci wygenerować taki skurcz na 125%, czyli to jest skurcz, który jest o 25% wyższy od twojego skurczu takiego fizjologicznego. To jest właśnie tego typu urządzenie i ja pokażę, może on ma oczywiście różne tryby. Ja pokażę tutaj jeden z trybów, w jaki sposób to funkcjonuje i spróbujemy sobie to przyłożyć do mięśnia, żeby pokazać po prostu, jak to pracuje na mięśniu. Podobno jest trochę mniej, bo jest w
I teraz tak, w tym momencie mamy tak, i teraz ogólnie, żebyś się nie wystraszyła, twoja noga będzie reagowała w ten sposób, że mięsień sam będzie się spinał z rodziną. To będzie niezależne od ciebie, więc przyłożymy sobie po prostu mniej luźno nogę i teraz ja ci przykładam. O Jezu, to jest śmieszne uczucie. Dokładnie, więc jakby w tym momencie to urządzenie za ciebie ćwiczy. Wow. I nawet zachęcamy, aby na przykład dla osób, które trenują regularnie, jeden trening tygodniowo zastępować z maszyną, czyli na taką partię, na którą nie mamy absolutnie ochoty tego dnia. Wystarczy po prostu. Jakby faktycznie coś robiła tak, w tym momencie, ale się nie męczy jakby. Tak, to jest najlepsze oszustwo, bo my leżąc i trenując, często jest to porównywane do tego, że jak wykonujemy 30 minut, to tak jakbyś miała 20 tysięcy supermarketów. Czyli przekładamy to na te 20 tysięcy brzuchów, których realnie w ciągu dnia tak naprawdę nie wykonasz. A ty leżysz sobie tutaj swobodnie, możesz sobie tutaj serial oglądać serial i po prostu. I sześciopak sam się robi. Tak. Ale kozak, naprawdę. I możemy oczywiście w tym urządzeniu obracać różne partie. Ja przyłożyłam po prostu to do wtedy, żeby było widać. I teraz możesz też, jeżeli nie masz tutaj nic metalowego poza guzikiem, to nie ma problemu. To po prostu możesz to przyłożyć też do brzucha, żeby zobaczyć, jak pracuje brzuch. No bo brzuchu to jest jeszcze bardziej dziwne uczucie. Tak, bo jakby za pomocą tego urządzenia mamy też tutaj głowice wyprofilowane, które nie możemy obrać. Górną obręcz, dodatkowo na brzuch, na pośladki, na uda, na łydki i nawet też możemy znaleźć tutaj takie zastosowanie bardziej fizjoterapeutyczne. Czyli dla osób, które rzeczywiście tak, po operacji potrzebują takiego ponownego przygotowania mięśni do pracy, też możemy to urządzenie. Myślałam, bałam się, że to będzie właśnie tak jakoś bolało, albo bo ja na przykład osobą jestem, która w ogóle nie ćwiczy. Ja tak samo. Jedynie na głowie. O dziwo. To kurczę, myślałam, że to będzie jakieś takie nieprzyjemne bardzo i że nie wytrzymam. Ale jak widzicie, normalnie sobie stoję, nawet sama sobie to trzymam. I to nie jest w żaden sposób jakby wysoko. Tak, tak. Po prostu jest to takie dosyć dziwne uczucie na początku. I też z każdym zabiegiem my, nasze ciało przyzwyczaja sobie mięsień się wzmacnia. I jesteśmy w stanie wytrzymać dużo, dużo większą energię. Może po pani Otam i teraz Mati spróbuję, bo Mati nasze kucherko. No jak takie kucherko, to może zaczniemy troszkę mniej. Więc teraz możesz sobie przyłożyć też to w ten sposób. Po prostu przykładamy. Fajne, no. Możemy zmniejszyć, jakby nie, jest dobrze, fajnie, wow. Konkretne, nie? Ale śmiesznie. Jakbym serio zrobił... Jakbyś nie robił. Naprawdę. Mój brzuch sam z siebie robił takie brzuszki, no. Ale ja stoję. Mega. Ale fajnie, aż tak pizda. No i to też bardzo istotne, że to urządzenie dociera nam do mięśni głęboko. Naprawdę, ja więc to nie jest tylko, tylko takie powierzchowne bicie, tylko też do mięśni głęboko dociera. Ale próbuję się wyprostować, i nie mogę. No nie, bo cię bo to tak... Tak, bo ściąga wszystko. Nie, to jest, ale... I naprawdę się czuję, jakbym zrobił serię. No tak, bo to już seria była zrobiona. No to kurde, to już mam tydzień z głowy. Więc jak najbardziej jest to takie dosyć przyjemne urządzenie. Fajnie działa w gabinetach, bardzo ładne efekty. Ale można. Bardzo fajnie, no? No i jakby jest to urządzenie dla każdego, bo zarówno dla osób, które ćwiczą regularnie, ale też dla osób, które jeszcze nie mają do czynienia ze sportem i nawet w celu takiego wzmocnienia i rozbudowy mięśnia takiej pierwszej. Żeby zacząć. Można, tak, żeby pierwszy krok. Takie coś powinna mieć każda szkoła, tak. I ci, co mają zwolnienia z WF-u, powinni na takim czymś. A to jest dobry patent. Ale myślę, że wtedy by jeszcze więcej zwolnień było, żeby po prostu chodzić. Gdyby w ogóle zrobili pewnie osobny przedmiot. Naprawdę. Dobrze. Dzień, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Za dużą dawkę wiedzy. Ja sam się muszę w to wgłębić, bo to jest naprawdę. No. A gdzieś was obserwować również na... Można, zapraszamy Barber Shop Raven. Dobra, to czekajcie, wezmę swój telefon, to ja was tutaj... Pewnie. Mówię wam, mega dziwne uczucie, ale mega
ja powiem wrażenie, że się zaraz w precla zwinę sam po prostu, ale to było kozak, kozak, naprawdę. Tak mógłbym ćwiczyć. Tak mógłbym ćwiczyć. Chciałabym coś więcej na temat tej inicjatywy, bo wygląda to bardzo ciekawie. I jak to jest zrobione i do czego to dotyczy, jakby pan troszeczkę nam przybliżył. Firma Elabo zajmuje się od 1999 roku projektami bezpośrednikowymi. Tutaj widzimy produkt Datkomat, który stworzyliśmy dla Domu Muzyki. To jest stowarzyszenie, które buduje dom dla muzyków pod Warszawą. I razem z zespołem Scorpions uczestniczymy w tej inicjatywie, a moją inicjatywą było to, żeby zbierać datki dla tego stowarzyszenia, bo nie każdy ma gotówkę w dobie transakcji bezgotówkowej, chcieliśmy to połączyć. Dlatego tutaj, jak widzimy, zainstalowany został czytnik do obsługi kart. Więc tak naprawdę wystarczy wybrać kwotę, którą chcemy dofinansować stowarzyszenie, zbliżyć telefon albo kartę. Możemy to teraz przetestować? Jak najbardziej. Proszę sobie wybrać kwotę dofinansowania, zbliżyć telefonem i transakcja za chwilę dojdzie do skutku. Jest zaakceptowana. Działa. Oczywiście jest podziękowanie i pieniążki z pani karty poszły na fundację, także stała się patent. Dodatkowo podczas koncertu teraz w Łodzi zespół Szkorpiąc fundował kolejną gitarę. Podpisali wszyscy artyści na gitarze i fundowaliśmy cegiełki. W kwocie 20 zł. I cegiełka ma numer, niepowtarzalny numer, gdzie tak naprawdę w grudniu będzie losowanie na stronach Domu Muzyki i będzie można wylosować gitarę z podpisami oryginalnymi całego zespołu. Wow. I to jest udokumentowane na zdjęciach z tyłu, gdzie podpisy wszyscy złożyli, tak? Także taka gitara w tamtym roku, ta co tutaj widać czerwona, na Polish by Wings została zastosowana w kwocie 70 tysięcy złotych i cała ta wartość poszła na wsparcie Domu Muzyki. Czyli można powiedzieć, że to jest taki terminal skustomizowany. Dokładnie tak. Jest to jedyny na świecie datkomat w gitarze. Gra już w dwie sztuki zostały wysłane do Hiszpanii. A teraz podczas wszystkich wydarzeń, które uczestniczy Elabon i również do muzyki, towarzyszy nam, żeby zbierać i wspierać tą inicjatywę. Super, bardzo fajnie. Fajny też koncept tego, że to jest właśnie taki... Mi gitarra! Który jest gitarą jednocześnie. Sam czytnik generalnie można zamontować w dowolnym miejscu, tylko ogranicza nas, że tak powiem, wyobraźnia tylko i wyłącznie. O. Na rzecz harlajowców za tydzień będziemy w Otwocku na pikniku motoryzacyjnym. To będzie w zbiorniku motocyklowym będzie ten czytnik. Natomiast korka albo wlewu paliwa będzie. Ale fajne. Tak. Ciekawe, co by można było wymyślić w barbershopie. Tak. Na przykład zagłówek, że płacisz do zagłówka na przykład, albo do fotela. To już jak się siada, to automatycznie się zapłaci. Dokładnie tak. U was to przy wejściu, przy otwarciu drzwi możecie sobie postawić, że za samo otwarcie drzwi. Dokładnie. Super, dziękujemy panu bardzo. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Miłego dzionka. Dziękujemy. Tak jak widzicie, tutaj jest mega dużo różnych takich innowacyjnych pomysłów, których tak naprawdę można... No ja przykład pierwszy raz widziałam taki terminal. No ja tak samo. Jeszcze się z tym nigdy nie spotkałem. Naprawdę fajnie. Tak, i to jest właśnie to stanowisko. Nie wiem, czy się teraz ująłem z tym stanowiskiem, ale tak. Jesteśmy już na kolejnym stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj pani ma na tym stanowisku i co jest takiego ciekawego, że możemy spróbować, zobaczyć? No jesteśmy dobrze znaną spółką Elevito Poland. Na rynku polskim jesteśmy już powyżej 10 lat. Nasi klienci znają nas od takiej marki jako Okadenta.
My byliśmy pierwsi, którzy wprowadzili na rynek polski czarną wybielającą pastę do zębów. Tak. Każdy słyszał. Pewnie, że tak. Tak. Na dzień dzisiejszy sprowadzamy różnorodne marki z całego świata. Marki z Hiszpanii, marki z Ukrainy, marki z Włoch, z Turcji. Na dzień dzisiejszy naszą top marką to oczywiście jest marka Lumi, hiszpańska marka do wyrównania cery twarzy. No oczywiście my dobrze rozumiemy, jak ważne na dzień dzisiejszy mieć marki u siebie w asortymencie z czystym składem, tak? Ponieważ dzisiejszy konsument, on po prostu umie czytać i rozumie, co kupuje, tak? Prawda. Dlatego naszym celem jest po prostu mieć taka marka, za którą nie byłoby po prostu wstyd, tak? Tak. I właśnie to jest marka Lumi. Ona ma w sobie ingredienty na bazie naturalnych składników. Wszystkie produkty są bezzapachowe, co oznacza, że one są po prostu naturalne, tak? W skład wchodzą takie składniki jak niacinamida, cynk, kolagen, kwas mlekowy, tak? I więc najpopularniejszymi produktami z tej serii są serumy do twarzy. Na przykład ten serum ultra nawilżający, który zatrzymuje wilgoć w twarzy przez 24 godziny, tak? Tak. Oczywiście posiadamy inne marki, na przykład marka Dizao, taka marka młodzieżowa, maski w plafcie, także na bazie naturalnych składników. O, fajnie, taki artystyczny styl, widać tak. Tu Mona Lisa, obrazy. Teraz można sobie jedną wziąć. Tak, oczywiście, między innymi mam tutaj te maseczki. Mamy to. O, właśnie to jest to, no i naprawdę wyglądają bardzo młodzieżowo. Super. Także są one do naturalnych składników. Dzień dobry. Także posiadamy klatki pod oczy też, także ze śluzu ślimaka, z kolagenem, z kwasem hialuronowym. Także bardzo trendowe rzeczy to są maski, czepki na włosy, tak? Które po prostu trzymamy przez 10 minut i później zrywamy. No i tutaj są włoskie ręcznie robione mydla w kostce. No proszę powąchać, naprawdę pachną bosko. O, jak intensywnie, naprawdę. Tak, super. A ładnie, bardzo to ładnie. To pachnie tak bardzo cytrusowo. Tak wy nie świeżo. Żałujcie, bo... Żałujcie, bo... Będziecie w tym roku na targach? Macie taki plan? Tak, mamy taki plan. Oczywiście widzimy, że... To już dzisiaj wszystkich zapraszamy na stanowisko. Tak, także zrobiliśmy bardzo dużą pracę i bardzo się cieszymy, że tyle ludzi mieliśmy przy naszym stoisku. I myślę, że targi się nam udały. A to? Co to są? To są kremy do twarzy. To są dwa kremiki do twarzy z marki Lumi. Ten krem jest przeciwzmarszczkowy z kolagenem, a ten krem jest wyrównujący kolory z niacinamidem. A to jest masełko oczyszczające do makijażu. Okej. Okay. One jakąś pachną? Bo... Może pani wypróbować sobie na rękę. Mają bardzo fajną, taką lekką formułę i też tak... Mega naturalnie fajnie. O, leciutkie. No. Jak taka super, ten. Taka chmurka. Taka pianka taka. Zaznaczyć, że marka Lumi, ona jest unisex, tak? Ona jest zakresująca jak dla kobiety, tak i dla mężczyzny, ponieważ na dzień dzisiejszy, no, mężczyźni też już... Też lubią o siebie zadbać. I to... Tak. Prawda. W końcu właśnie cieszy. Chciałam to powiedzieć w końcu, ale tak się po prostu... Nadeszły dobre czasy. No i zapraszamy do naszego świata kolorowego kosmetyku. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Wracając do tematu. Przed chwilą byliśmy na takim bardzo fajnym stanowisku, gdzie sprzedawali takie kosmetyki do twarzy, jakieś tam duperelki i nas, rzekujmy, poczęstowali bardzo fajnymi maseczkami z Mona Lizą. Piękniejsze będziecie mogli mieć. Mi się w końcu serię. Przyda. Piękne, takiego geszenka dostaliśmy, giftik. Super, bardzo miłutko. Idziemy dalej. Może zaraz coś znajdziemy ciekawego, to coś zaraz zaczepimy, a może zaraz... Nie wiem, co zaraz. Cześć Grażyny. Co tam? Wszystko okej. Jak się? Kciuki. Tak. Trzymamy dla niego kciuki. No, trzymamy za niego kciuki. Właśnie, zapomniałem o kamerze. Trzymamy. Da radę, nie? Da radę. Polubiłam już kamerę. To dobrze. To jak nic razem.
To proszę siadać. Właśnie robiłam tą serię na brzuszek. No, też zostałem na brzuch, to myślałem, że mnie w presla zwinie. Serio, to tak w te mięśnie, kurwa. Kurde. Dobra, to się wykracza. No bo chciałem z ręki, ale nagrywam je. Co ty tutaj? Nasze rozmowy. Kobiety. Nie, właśnie nie, to jest kobieta na filmie. No, właśnie też bym zdziwiony, ale jest. Ja zdradzam to. Zdradzam. Podsłuchujesz ty nasz język. Ja podsłuchuję? Skąd? Powiem panie bo. Krystian, jak się czujesz? Strasznie. Nie dziwię ci się. Dlaczego? Weź gitar. Po 3 godziny przed zawodami dowiedziałem się o tym. Myślisz, że coś tam ugrały? Raczej. 4 osoby, jak będzie 4, to nie pożałuję. Zobaczymy. A więc tak. Trzymamy kciuki. Dzisiaj, prawda, było też mało zawodników, ale no, kreatywność była dosyć spora. To może na przyszłość. A więc tak, 33 zawodnik z numerem 12. O. Leć. Okej, no to czy możesz nam powiedzieć, jak ci się podoba na targi? To się wytnie. To się wytnie, tak. Okej, jeszcze raz. Pyk. To jak ci się podobało na targi? Wiesz co, byłem ciekaw, jak targi będą wyglądały po pandemii, prawda? Bo już mamy tą chwilę. I jak targi będą wyglądały, jeżeli chodzi o barbering, te nasze strefy, które tutaj mamy, w porównaniu do tego, że mamy nowe imprezy. Spodziewałem się troszkę, że będzie nas więcej tutaj barberów, pasjonatów barbering, delikatnie więcej. Piątek był naprawdę taki, niewiele się działo, tak jak wiemy. W sobotę się rozkręciło i dzisiaj był taki pik, był nas najwięcej. Bawiłem się całkiem dobrze, ale jeżeli chodzi o organizację, na pewno poprawił kilka rzeczy, ale to jest pierwszy raz, jakby chyba organizujecie coś takiego, więc no to też na pewno... Właśnie dużo ludzi też nam zwraca na to uwagę, więc na pewno to będzie skorygowane. Ale też no, odnośnie tego piątkowego, to my to nazwaliśmy tak ładnie, że to był dzień rozpędowy. Rozgrzewka. Tak, to tak. Była rozgrzewka, bo wiadomo, tak jak już wspomniałeś, targi pierwsze, to wiadomo, jak to wygląda. A które stanowisko jakby dla ciebie przykuło największą uwagę i do którego byś na przykład, że przechodzisz i mówisz wow? Znaczy, ja się skupiałem tak naprawdę na tych naszych stanowiskach tutaj, to znaczy na scenie Edu, na scenie głównej i na stanowisku TAE. I tak, jeżeli chodzi o stanowisko TAE, to byłem po prostu ciekaw, jak te fryzjerki działały, to znaczy jak Noemi, jak pani Renata działały, bo to było coś, czego jeszcze nie widziałem i takie showy, jakie dały też na głównej scenie, jakie tam się również działo na stanowisku, ale to było coś naprawdę dla mnie ciekawego i nowego. I tak jak już im też mówiłem, chciałbym ich zobaczyć pomiędzy na przykład z barberami na takich poważnych, spiętych imprezach barberskich. Rozkręciłyby. One roznoszą też w jest to sobie, ciekawe, mają jest to taką, coś innego. Tak, taką pasję, czuć po prostu taką pasję. A jakiś pokos, który najbardziej też ci się podoba, tak właśnie do usług oprócz właśnie pani Renata?
No wiesz co, według mnie to była topka, bo to było coś, czego nie widziałem. Jeżeli chodzi o pokazy barberskie, to ja naprawdę już bardzo wiele ich widziałem, bardzo na różnicie form. Oczywiście pokaz Pascala, który przed chwilą skończył z tym masażem twarzy i z tym zabiegiem, jak on to nazywa. To jest zawsze ciekawostka, za każdym razem jak to widzę, to robię wielkie oczy, bo to jest coś takiego, czego nie ma na co dzień. Ale no niestety, znaczy nie niestety, ale zdeklasował występ po prostu pani w piątek na sam koniec, wszystkie inne występy, bo to było coś po prostu innego, nowego, może dla mnie trochę zbyt wywrotowego, ale nadal ciekawego. Jeżeli zostanę zaproszony, to najprawdopodobniej zagoszczę, jeżeli nie będę gdzieś na innej imprezie zakontraktowany, ale prawdopodobnie, jeżeli się uda, to tak. Dobra, super, dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. Sucho! Dawaj dalej! Mamy następny. No teraz będzie... ogrodnika. Wracaj. Przesadziłeś. Muszę się napić, bo aż mi sucha się zrobiło. No, naprawdę. Dajcie wody. Ale frajda, co? O, i sprawdźmy, jak to było. Tak, Sandry, jak to jest? Raz, dwa razy? Raz. I jak my, można to w tym, macie kubeczki takie na Venus? Mamy. Jakby dało. Ten do tylko na mamy. A, okej, okay, dobra. Tak, robimy. Dobra, to będzie w tym przykładzie. Tak, tak. Pierwszy odcinek ruch, biały ruch. PM 40, Malibu 30-40, pomarańczowe. Zasypujemy wodę.
to już mam sobie blue. Kolor, kupuję was drink na dwa zielona. Zielona zapasa, pomarańczowy plus blue, daje nam taki ładny zielony kolor. Co kierujemy? Szybka dekoracja. Nasza zielona żabka skacze do klienta. Masz jakiś żart dla nas? To my możemy tobie opowiedzieć. Wiesz, ile zarabia mechanik? 4 koła. Wielkie dzięki. Dobra. Dzięki. To jest u nas teraz spróbujemy. Zobaczmy. Nie za dużo mówić. A barman jest mistrzem. Polecam. Ale oczywiście nie tylko na drodze. No i to by było na tyle. Pomału się pakujemy. Koniec targów. 3 dni intensywnego zapierdalania się właśnie skończyły. Dosłownie na tydzień czasu. Idziemy zobaczyć, jak się pakują na miejscu. I na gość Krystiana. Dobra, lecimy do środka. No to co, Weroniko, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o targi. Właśnie się pakujemy do domu. Wszystko poskładane. Tylko ja się opiekam. Tylko nagrywam. Więc idę im pomagać. Tak, to jest opierdolona incepcja. Ale będę miał wykrakania. Dobra, idę im pomagać. I tak naprawdę widzimy się już w hotelu na podsumowaniu dnia trzeciego. To by było na tyle. Ostatnie sekundy na hali. Tutaj jest nasza piękna ścianka. Wszyscy już są strasznie zmęczeni. Też wyglądamy... Ale no, mam nadzieję, że wam się spodobało i że będzie wszystko wam super i że pokazaliśmy wam jak najwięcej. Rozstajemy się z tym miejscem, ale wracamy za rok. Jeszcze więcej, jeszcze lepiej, to do zobaczyska. Wszystko co dobre szybko się kończy. Te 3 dni minęły chyba najszybciej do tej pory, jak kiedykolwiek. Było tak intensywnie, zresztą widać po nas. Każdy jest totalnie wypukany, każdy z nas dał 100% siebie w to. Prawda. Żeby to było jak najlepiej. Mam nadzieję, że wszystko wam się spodobało. Żegnamy się z tą ścianką. Do zobaczenia za rok. Za rok tu wracamy jeszcze z większą energią, jeszcze z lepszą ścianką. Dokładnie. I to emocje, ja tylko ukrywam to, że nie będę płakał. Ale tak, widzimy się za rok. Naprawdę, uwierzcie nam, jest strasznie ciężko w ogóle, jak patrzycie na swoją pracę. I to jest takie wielkie, to jest takie piękne. Strasznie ciężko jest się z tym pożegnać. Prawda. I to, że to będzie zaraz, wiecie, tego nie będzie, to jest takie, że bym chciała to wziąć do kieszeni i to po. Ja bym to zabrał do salonu najchętniej, albo postawił w akademii. Dokładnie. Dobra, nie ma co przedłużać, im dłużej, to zaraz będziemy naprawdę liczyć. Oglądajcie nasze blogi, zobaczycie jak się działo. Pa! Sprawy się trochę pokomplikowały, więc możemy nagrać dodatkowe materie. Czekamy na transport. Pada deszcz. Jest zimno. Jesteśmy wśród śmieci. Każdy jest zmęczony, zjebany i rozjechany. O, widać tutaj przykład. Nie, a potem muszę to cenzurować.
No i wracamy na Zgorzelec. Wszystko co dobre. Szybko się kończy. Wyjeżdżamy z Lili Renowa. Pa. Siemanko, jest godzina 23. No około 2 godzin temu dotarliśmy do Zgorzelca i ogarniamy już barbera. Już jest wszystko w sumie ogarnięte. Zostały tylko mega kosmetyczne rzeczy, które trzeba ogarnąć tak naprawdę rano przed otwarciem. Już jesteśmy z powrotem w Zgorzelcu. Przygoda z targami się skończyła. Widzimy się za rok, jeżeli chodzi o targi, ale vlogi będą robione na bieżąco, także bądźcie z nami, bądźcie na naszym kanale na YouTubie Barbershop Raven i Barbershop Hair Academy. Tam się na pewno będzie dużo działo. Jesteśmy już.